Kto kocha, nie patrzy na ofiary. Tak właśnie kochał Jezus Chrystus. On też powiedział, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Nie można bowiem oddać życia za kogoś, kto dla nas jest nieprzyjacielem. Człowiek zdolny jest poświęcić swoje życie za tego, którego kocha. Dla Jezusa Chrystusa nie było wrogów, gdyż On w swoim sercu kochał wszystkich, przebaczając tym, którzy żywili do Niego wrogie uczucia. On również za nich poświęcił swoje życie, gdyż dla Niego i oni byli przyjaciółmi. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Tak będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Najważniejsza i największa prośba kierowana do Boga przez wierzącego jest prośbą o miłość. Wszystkie złe uczucia przeciw bliźnim są oznaką braku miłości. A to oznacza, że droga do nieba jest jeszcze daleka. Dlatego Zbawiciel zachęca nas do modlitwy za tych, którzy nas nie kochają i którzy są przeciw nam. Być dobrym dla dobrych potrafią i poganie. Człowiek prawdziwie wierzący kocha również swoich nieprzyjaciół. Ta miłość w jego sercu polega na przebaczeniu i współczuciu dla nich gdyż on dobrze wie że każdy jest jego bratem i siostrą a takim zawsze się wybacza gdy na naszej życiowej drodze spotkamy ludzi którzy nas nie kochają którzy krzywdzą to są oni dla nas sprawdzianem naszej miłości oddając im tym samym na przykład, sądząc ich, potępiając, krzywdząc, stosując prawa odwetu i zemsty, niczym od nich się nie różnimy, jak też od świata. A przecież cała wielkość chrześcijan, czyli uczniów Jezusa Chrystusa, to miłość do nieprzyjaciół, bo tylko taka miłość naprawdę zbawia. Dla chrześcijanina. Nie ma w sercu nieprzyjaciela do nieba nie może wejść ktoś kto pielęgnował w swoim sercu złe uczucia do kogokolwiek jeśli ktoś taki z tymi uczuciami złymi umiera musi oczyścić serce w ogniu czyśćcowym ale to oczyszczenie kosztuje wiele dodatkowych cierpień Dlatego tak bardzo ważna jest miłość, która wyraża się w przebaczeniu wszystkim swoim wrogom. O łaskę takiego przebaczenia trzeba prosić Boga, póki się żyje na ziemi, aby nie było za późno. Dzięki tej łasce można żyć w pokoju już tutaj, gdyż jest się wolnym od złości, nienawiści czy jakichkolwiek uraz. Mocą Bożej miłości przebacza się wszystkim. Gdy liczy się tylko na siebie i swoje możliwości, latami można nosić w sercu urazy, które są wielkim ciężarem przygniatającym tak, że można się pod nim załamać. A to jest owoc braku wiary w tego, który jest miłością.